Człowiek Roku to nazwa nagrody przyznawanej przez Żarski Tronopol. Pierwszym laureatem, którego uhonorowano tym prestiżowym wyróżnieniem, został żużlowiec falubazu Zielona Góra Greg Hancock. Przyznając mu tytuł Człowieka Roku, doceniono nie tylko klasę sportową Amerykanina, ale również jego postawę poza torem. Na pewno taka nagroda mu się należy. Chcieliśmy wyróżniać ludzi, którzy robią coś bardzo szczególnego dla naszej firmy, dla środowiska, w którym żyjemy, czy nawet w skali kraju, a jednocześnie szukamy osobowości, które oprócz sukcesów są wspaniałymi ludźmi. Takim właśnie jest Greg Hancock. Gratulując mu mówiłem, że jest dla nas kolegą, jest kimś, kto buduje team, a jednocześnie jest profesorem dla nas, choć jestem starszy od niego. Na pewno Greg Hancock zasłużył sobie na uznanie Tronopolu. Sezon 2011 jest dla niego wyjątkowo udany. Indywidualne Mistrzostwo Świata i wywalczony z falubazem tytuł drużynowego mistrza Polski to dwa najważniejsze tegoroczne osiągnięcia sympatycznego Amerykanina, który w żużlowym świadku i nie tylko cieszy się od lat świetną opinią. To był dla mnie wyjątkowy sezon. Czuję się spełniony zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej. Cóż więcej można powiedzieć, kiedy wygrywa się cykl Grand Prix oraz rywalizację w najsilniejszej lidze świata. Nagroda Człowiek Roku Tronopolu jest również dla mnie ważna. Wyróżnienie tak istotnej firmy, istotnego sponsora, jakim jest dla falubazu Tronopol, daje mi ogromną satysfakcję i jest potwierdzeniem tego, że warto wytrwale pracować oraz konsekwentnie podążać do zwycięstwa. Greg Hancock jest bez wątpienia jednym z największych bohaterów bardzo udanego dla falubazu roku 2011. Udanego nie tylko dla klubu z Zielonej Góry. Jak przyznawał już po wielkim finale prezes Maciej Karnicki, wywalczenie tytułu daje satysfakcję nie tylko zawodnikom i kibicom, ale również sponsorom. Oczywiście cieszyliśmy się razem z zawodnikami, a poza tym jesteśmy z żużlem od 8 lat, znamy praktycznie wszystkich zawodników, trenerów, żyjemy tym. No, było też wiele trudnych chwil i spadliśmy kiedyś, prawda, z ekstraklasy, a teraz się możemy od kilku lat bardzo cieszyć, ale myślę, że to też zasługa i prezesa Dovhana, i w ogóle atmosfery w żużlu i naszych wspaniałych zawodników, że jest klimat do tego, aby budować wspaniałą drużynę. Tronopol w oryginalny sposób uhonorował nie tylko Greg'a Hancocka, ale też całą zielonogórską drużynę. W ręce zawodników trafił naturalnej wielkości motocykl żużlowy, tyle że wykonany z drewna. I jeszcze jedna ciekawostka. Podczas dekoracji najlepszej drużyny Speedway Ekstraligi żużlowcy falubazu otrzymali dwa komplety złotych medali. Najpierw na ich piersiach zawisły pozłacane krążki ufundowane właśnie przez Tronopol, a dopiero później wręczono im medale Polskiego Związku Motorowego za zdobycie tytułu drużynowego mistrza Polski.